Rytmiczne starcie pierwsze. No i zaczęli. Czerwony narożnik to jest Kacper Kuligowski. Poznajemy go teraz po czerwonych rękawicach. On reprezentuje Łokietek Brzeszcz Kujawski, natomiast jego rywalem jest Tomasz Kot. Kot zawiódł odrobinę na turnieju Sztama, ale nie zmienia to faktu, że on jest tutaj dużym faworytem. Jest Kuligowski przed tym wchodzeniem w lewą stronę, gdzie może się nadzieć na bombę z prawej ręki. To oczywiście nie było po ciosie. Kot przepchnął swojego rywala. Jest próba lewego prostego w wykonaniu Kacpra. Przestrzelił kot. Dwa lewe, Kacper. Dwa lewe, do przodu dwa lewe. Dobry prawy. Prawy na dół wykonuje kąpka kota. Bezpośrednim prawym spróbował teraz kot uderzyć, dodał lewy. No Kuligowski ma problem ze znalezieniem drogi do szczęki kota. A kot dobrze balansuje, w świetnej formie jest. Tak, to jest to, o czym się specjalizuje Kuligowski. Obojętnie jak długa nie byłaby wymiana, on zawsze kończy ją prawym. Na ekranach mamy narożnik czerwony, a w nim Kacpra Kuligowskiego. Łokietek Brzeszcz Kujawski. Kacper mierzy się w pojedynku ćwierćfinałowym. Ostatnim pojedynku ćwierćfinałowym w kategorii do 69 kg z Tomaszem Kotem. W następnym pojedynku w kategorii 81 spotkają się Przemysław Pikulik, Sparta Złotów, narożnik czerwony i Jordan Kuliński, Stary Włosławek, narożnik niebieski. Przygotowują się Piotr Gretkę. Rytmy, starcie drugie. Przed nami druga runda ostatniego pojedynku ćwierćfinałowego w kategorii do 69 kg. Kuligowski poszedł od razu do przodu. Dobrze czuje dystans, kot dobrze balansuje, trafił teraz mocnym prawym sierpowym. No, Kacper będzie starał się odpowiedzieć. I jeszcze raz prawy sierpowy. Ten niekonwencjonalny styl Tomasza Kota to jest w tej chwili za dużo dla Kacpra Kuligowskiego. No i próbował jeszcze raz skończyć prawym, ale kot chyba wie, czego się po nim spodziewać.
Na razie nie dał się wciągnąć na ten prawy, którym kończy Kuligowski większość swoich akcji. Doskakuje kot, zadaje ciosy. Dobrze się rusza. Żaden z tych lewych prostych nie doszedł celu. Przestrzelił lewym teraz kot, ale już poprawił natychmiast. Brawo, chodzisz, Kasper, brawo! Nie do tyłu, na boki! Brawo, stronę! Brawo, stronę! Ej! Brawo, prosty, już! A wy prosty, to weź! Puki! No, Kacper nie może tracić więcej czasu, on musi tutaj podkręcić tempo i spróbować zepchnąć kota do jakiejś głębokiej defensywy i tam zarzucać go ciosami. Jeżeli to się nie wydarzy, to będzie mu naprawdę trudno wygrać ten pojedynek, znaleźć się w jutrzejszym półfinale. Trafił mocnym lewym sierpowym kot. I już upominany Kacper, żeby trzymać wyżej prawą rękę. Ten lewy sierpowy kota rzeczywiście jest niebezpieczną bronią. Jest Kuligowski, już trzyma wysoko prawą rękę. Kuligowski będzie się starał odpowiedzieć. Na razie bezskuteczny. Traci równowagę przy tych atakach, kiedy jego ciosy prują powietrze, a kota już nie ma w pobliżu. Koniec rundy drugiej. Wioska kolejnego pojedynku. Walka numer 33. Ring Kazimierz Piru. Stanowisko 3. Maciej Dziurgot. Wójcik Krzysztof. Trójka Śledzin Sebastian. Czas Maciej Kan i Sławomir. A w tej chwili na naszych ekranach Tomasz Kot. Jeszcze są jakieś uwagi trenera. Ring wolny, starcie trzecie. Ze swoimi umiejętnościami i niekonwencjonalnym stylem kot powinien całkowicie zdominować takiego rywala, jakim jest Kacper Kuligowski. Do pewnego stopnia tak właśnie się działo do tej pory. Ja jednak myślę, że kot jest w stanie pokazać jeszcze więcej. I Kuligowski uderzył ładnie na dół. Potknął się teraz kot. Dobra akcja Kuligowskiego, dobra w ogóle chwila walki dla niego. Kot nie pokazuje ostatnio wiele. Lewy, prawy w jego wykonaniu. Bardzo mocno kot uderzył prawym na dół. Starał się zahaczyć tym lewym sierpowym. Kuligowski upominany, żeby ruszył do przodu, żeby starał się zaznaczyć przewagę, odwrócić losy walki. I ostra wymiana. Przepuszcza większość tych ataków. No teraz normalnie stracił równowagi przy swoim własnym lewym sierpowym, który przestrzelił.
bardzo mocny prawy na dół. Ale Kuligowski to jest taki bokser, który się nie poddaje, niezależnie od tego, co by się w ringu nie działo. On idzie do przodu, wymienia ciosy. Jest na tle takiego boksera jak Kot, momentami trochę surowy Kacper, ale na pewno nadrabia to w dużej części wolą walki. Niewiele zostało do końca. Widzimy krew w okolicach nosa Kacpra Kuligowskiego. Ale Tomasz Kot też ma ślady walki na twarzy. Pod lewym okiem widać. Coś mu się tam tworzy. No i kolejna dobra akcja Kuligowskiego. I ostatni pojedynek w kategorii 60 kg. Następny w kategorii 81 kg spotkają się Przemysław Pikulik z Płotów i Jordan Kuliński z Włocławek. Jednogłośnie na punkty zwycięża Tomasz Kot. Znamy więc już wszystkich półfinalistów w kategorii 69 kg. Pierwszym z nich był Roman Szymański, który pokonał jednogłośnie na punkty Patryka Godlewskiego. Drugim Rafał Perczyński, który niejednogłośnie na punkty wygrał po bardzo dobrej walce z Damianem Kiwiorem. Natomiast trzecim Dawid Białas, który również niejednogłośnie na punkty pokonał Karola Pawlinę. W tej chwili dołączył do tych trzech zawodników Tomasz Kot, który jednogłośnie na punkty po trzech rundach pokonał Kacpra Kuligowskiego. A w ringu mamy już...